No ale jest to Kia Stinger i możemy ją przetestować, zobaczyć jak będzie śmigać, może ma jakieś budyki, chociaż wątpię. Pierwsze co Lucek robi to sprawdza jakie silniki są dostępne. A, tu mamy coś ciekawego. 3 litrowa, prawie 4 litrowa V6. To może być ciekawe. Zobaczmy co ten samochód ma w standardzie. Kia Stinger. Tutaj jakieś krupnioki nam wyskakują. Bo ona naprawdę wygląda bardzo fajnie w rzeczywistości, jak jakieś sportowe takie auto, nie? Dobra, Kia Stinger. Pewnie w Fordzie mamy V6 3-litrową. Tą najmocniejszą wersję. Czyli 3,3 litra Twin Turbo. 365. To jest naprawdę bardzo mocny silnik. Zobaczcie. V6, nie? A tutaj moglibyśmy zrobić swapa na 3,8. Co myślicie? Ja bym ogarnął, jak ten samochód brzmi przed tuningiem. Mamy napęd na tył. Jak brzmi, jak jedzie. No nie, podejrzewam, że nie będzie koksu. Może Lancer Evo 10? A jest tutaj Mitsubishi? Chyba nie ma właśnie. O kurde, co to takie mocne? Tak łatwo pali kapora? No i tak to wygląda. Mamy okropne wnętrze, w sensie deska rozdzielcza z tym wystającym tak z dupy tabletem. Jakby ktoś sobie przyczepił do szyby na ssawkę i taki tablet, nie? Albo, nie wiem, okropnie to wygląda. Musimy mieć jakieś fajne auto, jakieś skrętne. Ja nie wiem, czy Kia Stinger będzie taka dobra do tego. Chyba nie. Musimy mieć coś naprawdę dobrego. Coś naprawdę takiego małego, najlepiej silnik centralny. W sensie, no, ja tak mówię, ale wiecie o co chodzi, że silnik jest centralnie ustawiony, zainstalowany, zrobiony. I tutaj zrobiłem sobie Ascari na przykład. Paskuda, no to coś innego. Ferrari brać, tak? Nie, ja wam pokażę moje Ascari najnowsze. To jest samochód, który sobie zrobiłem ostatnio. I no i bardzo fajnie mi się nim jeździ. Ma napęd na tył. Chciałem sobie właśnie zrobić taki samochód z centralnym silnikiem, z napędem na tył, żeby był troszeczkę trudny. To Ascari mi się wydało takie właśnie ciekawe i po zrobieniu ospoilerowania dodatkowego, po ustawieniu tego samochodu jeździ się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I polecam. Mamy w klasie S1, będzie nam się fajnie jeździło tym autem. Ascari na offroad. Boże, jak ja wezmę jakieś fajne auto, to pierwsze co piszecie na tym czacie to na offroad. Lucek, wszystko na offroad. Kurwa. Lucek, nie piernić, bierz na offroad. Dobra, jedziemy sobie na te wyścigi nocne, no bo trzeba je zrobić i trzeba mieć z tych wyścigów fajny samochód. Ascari bardzo ładnie brzmi, więc nie będziecie żałować. Ja tylko jeszcze zrobię sobie małą rzecz tutaj. Pewnie znowu mi się muzyka włączyła. No. Trzeba zrobić streamer mode. No i jedziemy. Wyścigi nocne teraz nas nie pokonają. Będzie nas nie dogoniać. Bardzo dobrze hamuje ten samochód. Oczywiście nie jest to Morgan Three-Wheeler. Jeśli chodzi o przyspieszenie, no bo tamten to był w ogóle jakiś kozak. Ale pokonywanie zakrętów bosko, tak? Skrócone biegi. Zobaczcie, jak sobie fajnie radzi. Transit. Jedź. Jak zahamował od razu. Dziękuję bardzo. Jak się nazywa mój klub w Fordzie? Nie powiem jak się nazywa. Jak się nazywa? Nazywa się Chip Chip. Tak się nazywa. Dobra.
takim razie jedziemy sobie na wyścig nocny i zobaczymy, jak sobie dam radę. Dawaj szukać hangary. No właśnie, po to pcham fabułę do przodu, żeby hangary mi się odblokowały. Tylko akurat nie wiem, czy wyścigi nocne odblokowują hangary. Ta strzała to naziemno-kosmiczny ubot na dragi. Ten Morgan. No ale trzeba przyznać, że dobry był, nie? Dawaj Audi Quattro policyjne. No właśnie nie wiem, gdzie to Audi Quattro policyjne jest. Miłego wieczoru. Ja po kolacji, więc można spokojnie oglądać. Pierwszy donate u ciebie, pozdrawiam. Ojej, jaki duży donatek, bardzo dziękuję, Mariusz. No i właśnie fajnie, no możecie. Znaczy ja polecam sobie zawsze wziąć coś do jedzenia, jak coś oglądacie, zwłaszcza u mnie na streamie, to kurde, broń Boże, zawsze coś do jedzenia, do picia, cokolwiek. Dobra, jedziemy solu. Ta gra wygląda jak real. No, możecie sobie sprawdzić ostatnie moje zdjęcie na Instagramie, jak zrobiłem Mazdę RX-8. Wstawiłem sobie właśnie zdjęcie, znaczy właśnie dzisiaj rano wstawiłem, czy wczoraj wieczorem wstawiłem zdjęcie Mazdy RX-8, ale nie wiem, czy widać. Tej, co tak ostatnio na streamie. Nie? Dziwnie brzmiała. Maka Paka, dziękuję. No to w takim razie cip. Dziękuję bardzo, Maka Paka, za donate. Startujemy. No, na Instagramie nazywam się Mów po ludzku, więc możecie sobie pasy zobaczyć. Dobra, ciśniemy. Się muszę skupić, bo jak Ascarim przegram, to wstyd. Kurde. Samochód driftowy mnie wyprzedził. What? Spoko, ja ich na zakrętach mam nadzieję, że porobię. Tu robią samochody driftowe w ogóle. Przecież one, nimi się nie da do przodu jechać. Na zakrętach ten samochód, zobaczcie, jak ja ich podganiam na tych zakrętach. Patrzcie na to, widzicie? Jak można sobie ten samochód fajnie zrobić. Audi Quattro nas na tym, na przedzie. Jeszcze Audi Quattro mnie wydymało na tym, na zakręcie prawie. Tym się fajnie jeździ. To nie to, co Morgan Three-Wheeler. Tutaj zakręty to elegancko chodzą. Tak? Widzicie, że start wcale nie był mocny. Że gdzieś tam z tyłu zostałem. Ale zakręt po zakręcie i... Whoop! Poszedł. Poszedł! Audi Quattro A3. Co to za autko? To jest Ascari? A zresztą widzieliście teraz. Fajna fura, naprawdę. Czy gram na padzie, czy na klawiaturze? Ja zawsze na padzie. Znaczy w takiej... Ogólnie jestem ostatnio fanem pada. Nawet w Assassina, gdzie się strzela z łuku, gram sobie właśnie na padzie. Bardzo fajnie jest. Znaczy tak, gram ogólnie na Xboxie, czyli musowo pad. Czy jeśli nie ma Forza Horizon na PS4, to czy The Crew będzie dobrym zamiennikiem? O! Jaguara wygraliśmy. Wiesz co, The Crew nie ma takich fajnych tych możliwości, jeśli chodzi o w ogóle granie w gry wyścigowe, wydaje mi się. To nie jest to samo, co
co Forza, no tutaj masz dużo więcej możliwości, ale to jest chyba zresztą najlepszy zamiennik, no bo też to jest taka gra arcade'owa z otwartym światem. Jak myślicie tutaj na czacie? Na PS4 jakie są najlepsze teraz gry wyścigowe, takie, które można by było sobie pośmigać? No bo na Xboxa mamy tą Fordzę i jak dla mnie to jest w ogóle najlepsza gra wyścigowa, jaka istnieje. Po prostu, no, najlepsza gra wyścigowa. Taka wyścigówka, którą możecie sobie zagrać. Ależ pięknie ten samochód skręca. No i standardowo. Jak ja mówię, że coś pięknie skręca, to przeważnie walę w jakąś ścianę. Detroit. Ja mówię o grze wyścigowej. No w sumie tam też ścigamy przestępców i tak dalej. Payback. Nie no, z Need for Speed'a to tutaj nawet nie porównujcie. Przynajmniej nie tego paybacka. Mam nadzieję, że w następnym Need for Speed'ie poprawię jakieś prowadzenie tych samochodów. Żeby to chociaż, nie wiem, w 1% przypominało Fordze. Gran Turismo. G-klasa do driftu. No by było ciężko trochę zrobić G-klasę do driftu. Będę przerabiał Citroena z Bonda. Pączek dla ciebie wszystko. Ale powiedz mi, jak go mam przerobić. Spider-Man na PlayStation. Dobra, teraz będę jechał, więc nie będę czytał przez chwilę. Wciśniemy ich. Ależ to skręca, kurde. Bardzo fajny tuning sobie zrobiłem tego auta. Trochę na nim posiedziałem, ale tak... Tak właściwie chciałem sobie zrobić takie przyczepne autko. Ono nie przyspiesza jakoś dobrze, bo dosyć mocny docisk aerodynamiczny jest zrobiony. Ale jest mega, naprawdę. Zobaczcie, jadę w deszczu. O, tu będą ostre zakręty, zobacz jak sobie tu poradzę, trzeba wolno jechać. Bardzo fajnie. O, teraz prowadzi Acura NSX. Bardzo fajnie z tyłu wygląda. To się tak się świeci wszystko, nie? Przypomina mi najnowsze Audi. Najnowsze Audi też ma takie... Taki, można powiedzieć, świecący panel z tyłu. Ciekawie to wygląda. O kurde, nie wygram. No i dupa. No i bardzo fajnie wyszło. Podoba mi się. Dawaj chip chip na drift. Kiedy czajnik. Weź radikala. O! Radical to jest monster, jeśli chodzi o przyczepność. No, to jest kurde kozak. Pamiętam go w Forza Horizon 3. To dosłownie nie wierzyłem, nie? Jak ten samochód skręcił. Następne mamy wyścigi nocne. Zostaniemy na razie jeszcze przy Ascari, ale potem weźmiemy sobie też Radicala. Ale może zrobimy przerwę na coś takiego hardkorowego i sobie weźmiemy... Zrobimy taką odskocznię od tych wyścigów nocnych. To jeszcze chwilę pojeździmy. Zrobimy sobie później odskocznię od takich wyścigów nocnych i tutaj Pączek pisał o tym, żeby wziąć, zrobić Citroena. I teraz
Zastanawiam się, co wam pokażę. Ale już tak wyobrażam sobie, tak myśl, tak oczami wyobraźni widzę i tak słyszę siebie za powiedzmy 30 minut, jak mówię do was. Panie i panowie, oto moje najnowsze dzieło. Niczym złomiesz z Overwatcha. A wy wtedy takie, co ten nucek znowu oszalał. A tak, nie ma to jak mówić do samego siebie. Na drift go zrobić z Citroena. Citroen C3 z 1.1. A i tam nie śmiejcie się z tych jednolitrowych silników, no, nie są takie złe. Albo na draga. Nie wiem, jak można zrobić tego Citroena. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy tuning, no. Tylko tyle wam mogę obiecać. Coś tam wymyślimy. Jak się nie da, to ja zrobię tak, że się da. Na 16-litrowy silnik na drag. Sam silnik, nie? Najlepiej na dragu. Dobra. Jedziemy. Szkoda, że nie ma Passata. Zrobiłbym auto do driftu albo dragu. Z Passata to człowieku. Byśmy zrobili myśliwiec. Zrobilibyśmy go na skoki. Właśnie, musimy zrobić jakieś auto na skoki koniecznie. Może właśnie z tego Citroena coś porobimy. Tak się zastanawiam. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, co mi tam wpadnie do głowy. Cisniemy tam. Ależ tu ładnie tutaj jadą. Co to przede mną jedzie? Mam wrażenie, że jakiś Bentley. Nie, to Porsche jest. A, wydymany na zakręcie, pięknie. Ja nie wiem, skąd się biorą tutaj te samochody driftowe. Już one tu nie mają racji bytu, nimi się nie da jeździć do przodu. Trzecia pozycja, nie tak źle na razie. Ja myślę, że jakbym drugi raz przejechał ten wyścig, to poszłoby mi lepiej. Ale pierwszym razem to... Spadaj w krzaczory tam. Będziemy się patyczkować z nimi, zapomnij. Dzwonią mnie tam. Kurde, cisną. Nie ma wyprzedzania. Zajechałem im drogę, oni mają trochę lepszy ten. Przypomina mi się Test Drive Unlimited, to była giera. No pamiętam, jak ją promowali. Gra o jeżdżeniu samochodem. Genesis i Venom na offroad. Czy znajdzie się na moim streamie, na moim kanale stunigowana Agera? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Już była Agera w akcji. Jak żeśmy
pobili rekord świata ówczesny. Teraz on został już pobity. Ja właśnie testuję Test Drive Unlimited 2. Kurde, ile tych wyścigów jeszcze? Piernicze. Tutaj mamy w okolicy następny. Przetestujmy go. No i po tym wyścigu myślę, że możemy przejść do prawdziwej akcji. Jak myślicie? Czy jedziemy coś w tandemie? Dzisiaj bym chciał właśnie trochę sobie potuningować też. Ile my w ogóle hajsu mamy? Jezu, na tych wyścigach bardzo mało się dostaje. Pokaż czajnik. Tutaj dużo samochodów brzmi jak czajnik. Czy na manualu, czy na automacie? Gram na tym, na manualu. Dobra, ciśniemy. Ostatni nocny i... I sami wiecie, co będzie, nie? Coś będzie. Jeszcze nie wiem dokładnie co, ale coś będzie. No ale w każdym razie mówię wam, jak chcecie sobie pobawić się jakimś autem, porobić na przyczepność, na wyścigi. Ascari może ma teraz za niskie przyspieszenie przez ten zwiększony docisk, ale... Ale świetnie się trzyma, naprawdę, cudownie. Czy ich dogonię? Tu same zakręty są. No, powinienem coś zrobić jeszcze z przyspieszeniem trochę. Trochę je polepszyć. Ale mi się tak fajnie jedzie tym samochodem. Bo widzicie, odstają mi troszeczkę. A jakbym miał tutaj tego Morgana Trailera, to... byłoby ciekawie. A, teraz trochę ze zmianą biegów dałem ciała. Noż kurde, znowu ten zakręt. W demie się tutaj rozwalałem często. Ten zakręt ma jakby dwa szczyty. Pierwszy jest tutaj i zaraz za rogiem jest następny. Trzeba na to uważać. O tutaj. O, czwarta pozycja. Nieźle nawet. Weź czajnik. Weź Alfa Romeo 4C lub Guilla. Audi A4 Kombi. Czy gdybym dostał kierownicę Logitech G29, to bym grał na niej? Wiesz co, miałem do Forza Horizon 3 kierownicę, Logitech mi wysłał, ale no jakoś nie pasuje mi taki duży sprzęt. Musiałbym mieć oddzielne stanowisko do kierownicy.